Dzień dobry, nazywam się Jan Klinkosz i omówię zdanie Wielki Zjazd Plików. W zdaniu Wielki Zjazd Plików dowiadywaliśmy się, że w Bajtogrodzie jest Wielki Zjazd Plików i pliki z całej Bajtocji zebrały się, żeby omówić jakieś ważne sprawy. Dowiadywaliśmy się, że plików zebrało się do 10 do 5 i my w tym zdaniu wcielaliśmy się w rolę pracownika punktu informacyjnego i mieliśmy odpowiedzieć na te zapytań plików. Pliki pytały się nas, ile jest plików większych od nas. Na wejściu otrzymywaliśmy liczbę N i T, czyli liczbę plików, które się zebrały na Wielkim Zjeździe Plików i liczbę T, czyli liczbę zapytań skierowanych do nas przez pliki. W drugim wierszu wejścia otrzymywaliśmy rozmiary plików, następnie w tych wierszach otrzymywaliśmy zapytania. Numer zapytania oznaczał, że plik o numerze, w tym przypadku 3, pyta się nas, ile jest plików o rozmiarze większym niż on sam. To zadanie rozwiążemy algorytmem wyszukiwania binarnego. Jak to zrobimy? Należy posortować ciąg rozmiarów plików, a następnie ustalić sobie dwa wskaźniki na P i P na 1 i K na N. Tutaj mamy posortowaną tablicę. I teraz, gdy pytamy się, gdy plik o numerze 3 pyta się nas, ile jest od niego większych, no to sprawdzamy sobie w tej tablicy, którą na początku wyczytaliśmy, jaki on ma rozmiar. I za pomocą takiego algorytmu, gdzie ustalamy sobie S na P plus K plus 1 przez 2, patrzymy, jakie jest tab od S. Nasze S w tym przypadku będzie 3, gdyż jest to dzielenie całkowite. Tab od 3 mamy 7. X to jest ten rozmiar pliku, który wyczytaliśmy w naszej pierwotnej tablicy. Jeżeli 7 jest mniejsza równa S, to P ustawiamy na S. Tak jest w naszym przypadku, czyli P ustawiamy na 3. Czyli, czyli teraz P będzie 3, K będzie 5, czyli nasze S wyjdzie nam w tym przypadku 4. Następnie sprawdzimy, że tab od 4 jest większy od naszego X, czyli S ustawiamy na K ustawiamy na S minus 1, czyli będzie to 3. Gdy P będzie się równało K, kończymy nasz algorytm. Całe nasze rozwiązanie będzie działało w czasie t razy log z n, gdyż t jest to liczba zapytań. Na każde zapytanie odpowiadamy w log n. Dlaczego w log n? Gdyż zauważmy, że po każdym takim przejściu naszego algorytmu wyszukiwania binarnego nasz przedział zmniejszy się o 2. Widzimy, że na początku mieliśmy 5, potem nasz przedział zmniejszył się do wielkości 3, następnie zmniejszył się do wielkości 1 i wypisaliśmy wynik. To zadanie dało się rozwiązać również funkcją, która jest zaimplementowana w STL-u. Jest to funkcja upper bound. Ciekawych odsyłam do lektury. Dziękuję.